Witamy Państwa w kolejnym odcinku z TX Ligi. W godzinach Mielu o świecie, mistrz trzeciej ligi. Znamy też pierwsze rozstrzygnięcia półfinałów z TX Ligi. Za chwilę o tym wszystkim. No i jeszcze jedną niespodziankę sobie tutaj porozmawiamy. Tomasz Keller, Emil Nowak, Maciej Grecki. Witam bardzo serdecznie. Emil, na początek wynajem do Ciebie. Przede wszystkim gratulacje za mistrzostwo trzeciej ligi. Już tam słyszałem, że koledzy Ciebie wyciągają. Chyba zaraz będzie sobie wielkie świętowanie tego pucharu. No, będziemy świętować chyba, ale nie aż tak bardzo, bo jutro do pracy. No, zobaczymy, jak to będzie teraz. Chyba, że ktoś może urlop, może wolny jakoś tutaj szef da. No ale wracając tutaj do tego meczu, mimo tego, że Kufel bronił fenomenalnie, no to jednak udało wam się znaleźć, mając dużo okazji drogę do jego bramki. No, bramkarz zagrał bardzo dobrze w tym spotkaniu, dużo strzałów wybronił. Nie spodziewałem się, że ogólnie tak będzie bronił. Bardzo dużo mocnych strzałów wybronił też i udało nam się jakoś mu strzelić bramki, ale ciężko było. Mamy już za sobą również pierwsze rozstrzygnięcia. Wiemy, jakie drużyny są bliżej wielkiego finału Starek z Ligi. Wróćmy jeszcze do tego spotkania sprzed tygodnia. Maciek, Euro w Torunie, gwiazdorski team. No i kolejny pojedynek ze SPX-em, jeszcze takie dwa pojedynki przed nami. Co prawda, na kolejny, który potwierdził wyraźną dominację drużyny z Torunia, mimo bardzo dobrej, możemy powiedzieć, jednak postawy ekipy z Bydgoszczy. No tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, wynik 5-1, myślę, że troszeczkę nie odzwierciedla całości tutaj tego meczu. Troszeczkę chyba za wysoki wymiar kary dla drużyny SPX-u. Myślę, że ten wynik, ta czterobramkowa zaliczka jakby przed tym drugim meczem półfinowym, troszeczkę już zabiera nam emocje w tym drugim meczu rewanżowym. Na pewno zespół Marcina Gruszyńskiego się nie podda, będzie walczył, ale Torunianie są zbyt doświadczoną i zbyt dobrą ekipą, żeby sobie dać wydrzeć to zwycięstwo, także ewentualnie to indywidualne zwycięstwo tutaj w tym meczu pojedynczym, no myślę, że nic nie da, ewentualnie może tylko i wyłącznie morale ekipy SPX-u wzrosnąć przed meczami o Puchar Ligi. Tomek, Piotr Papierski dzisiaj potwierdził, że co jak co, nogę to ma silną, dwa bardzo mocne strzały znalazły się w bramce Wojciechowskiego, no ale Unisław w osobie swojego chyba lidera w tym momencie, możemy powiedzieć wyraźnego, tak, Rafał Siatkowski po nieobecności Komura, no postawił się i to dosyć wyraźnie. No tak, ja rozmawiałem przed tym meczem z trenerem Jurkiem Siemieckim i mówił, że tutaj nastawia się defensywnie właśnie dlatego, że zabrakło w składzie Komura, który dołączy w rewanżowym meczu. Takie było nastawienie, a Siatkowski grał podobno z kontuzją. No wypada się zastanowić, co ten zawodnik by rozegrał, gdyby był w pełnej formie. Natomiast rzeczywiście drużyna Zanisławia zagrała bardzo dobre zawody, podobnie jak Rafinx. Myślę, że ten remis 2-2 rzeczywiście bardziej zadowala zespół Zanisławia w kontekście tego, że wróci Komur, wróci Szymański, którego dzisiaj zabrakło. Można powiedzieć, że drużyna Zanisławia może nie tyle, że będzie faworytem tego spotkania, bo para jest bardzo wyrównana, ale będzie na pewno w dużo bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż w dzisiejszym meczu. Tomku, tutaj mamy taką kopertę. Może wyjaśnisz w kilku słowach, co w niej się znajduje? Pewnie co niektórzy się już tutaj domyślacie. Od jakiegoś czasu mieliśmy dyskusję na temat dzikiej karty na występ w Stalex Ekstralidze w kolejnym sezonie. No dzisiaj chcielibyśmy tą dziką kartę oficjalnie ogłosić. Troszeczkę w stylu Platiniego otworzymy zaraz kopertę. Tutaj kolega Emil Nowak będzie pełnił honory, ale może przed tym ja wam tym razem zadam pytanie. Jak myślicie, kogo z Rzędligi do tej dzikiej karty wytypował, Adam? Moim zdaniem bez Skoda Auto Grudziądz, drużyna, która grała bardzo dobrze w tym sezonie Starek z Ekstraligi, pokonała drużynę z Unisławia, stworzyła fantastyczny bój z Unisławiem w ćwierćfinale. Kapitalny mecz, prowadzenie po pierwszej połowie bodajże 4-0 i później no tutaj porażka po dogrywce. Moim zdaniem Skoda. Moim zdaniem no tutaj troszeczkę byłoby nie fair, patrząc na
występy zespołów, które spadły, tak? Czyli mówimy tutaj o Skodzie, mówimy o Geotermii. No, naprawdę to nie są drużyny, moim zdaniem, które mogłyby dalej tutaj występować w Ekstralidze. Takim zespołem, który chyba najbardziej w tym momencie zasłużył taką ambicją, cechami naprawdę wolicjonalnymi na boisku i pokonując m.in. Skodę, no, był zespół Chełmże, Futsal Team. Naprawdę zespół, który walczy w każdym spotkaniu, nie odpuszcza, nie patrzy na to, czy przed meczem skazany jest na porażkę, czy jest w roli faworyta, że moim zdaniem byłby to najbardziej odpowiedni kandydat. No, ja myślę, że Geotermia Grudziądz, bo tak oglądałem kilka ich meczy i stwierdzam, że oni powinni tam też się znaleźć w tej Ekstralidze jeszcze. No to fajnie, mamy trzy typy, Skoda, Chełmża, Geotermia. Emil, czyń honory, za chwilkę wszyscy się dowiemy, kto uzupełni skład drużyn w Salex Ekstralidze w przyszłym sezonie jako 10. zespół, wystąpi w elicie wśród 10 najlepszych ekip. Koperta szczelnie zaplombowana. Do kamery poprosimy. Chełmża Futsal Team. Chełmża Futsal Team. A więc wszystko się rozstrzygnęło. Gratulujemy Kamilowi Ciesielskiemu i jego drużynie tej nominacji. Ja może od razu kilka zdań tutaj w ramach zarządu ligi powiem, dlaczego taka decyzja. Maciej trafił, tutaj nasz ekspert, koledzy się pomylili, kilka czynników zadecydowało, tutaj już mówiłem dla kolegi z magazynu, przede wszystkim dobra postawa Chełmży, może nie tylko w tym sezonie, ale zorganizowanie tej drużyny, to, że grają u nas już od kilku sezonów i pukają do tej czołówki, może powoli, ale jednak robią stałe postępy, to, że jest to drużyna zorganizowana, nigdy nie ma z nimi większych problemów, no i jest to taki zespół, który rzeczywiście gdzieś tam, powiedzmy, puka do bram tej elity w bezpośredniej konfrontacji, bo rzeczywiście tutaj rozważaliśmy również Skodę, która no, tutaj stoczyła super bój z Unisławiem, w bezpośredniej konfrontacji w Pucharze przegrała z Chełmżą. Można oczywiście tutaj kłócić się, która z tych drużyn jest lepsza, natomiast tak jak Maciej powiedział, chcieliśmy dać szansę nowej drużynie przede wszystkim. Spadkowicze mieli swoją szansę, nie wykorzystali jej, spadając z Ekstraligi. Oczywiście jedni z lepszym efektem, inni z gorszym, bo jednak Skoda otarła się prawie o ten półfinał. No i dodatkowym argumentem jest to, że jest to nowy ośrodek, znaczy kolejny z ośrodków. Grudziądz ma swojego przedstawiciela, twoja szkoła została w Ekstralidze. Chełmża jako kolejne miasto, na pewno to wzbogaci też geograficznie Ekstraligę. No i myślę tyle. Życzymy Kamilowi Sielskiemu i jego kolegom sukcesu w nowym sezonie. Niestety tylko jedno miejsce było. Mam nadzieję, że drużyny, które spadły, czyli Wojownik, Geotermia i Skoda, podejmą rywalizację w przyszłym sezonie i wrócą do Ekstraligi jak najszybciej. Dobra, Maciej, ale przyznaj się, ty to wiedziałeś, ty wydrukowałeś tą pewnie kartkę, co? Riposta. Tak, z pewnością, jak wszystko, co w tym wszystkich programach, które tutaj robimy, wszystko wiem od razu z góry, tak jak zakładasz. A tak poważnie, nie wiedziałem, po prostu tylko i wyłącznie warunki, moim zdaniem typowo piłkarskie, tutaj zadecydowały o tym, że w Ekstralidze właśnie znalazła się ekipa Kamila Ciesielskiego. No dobrze, Starex Liga ma do rozegrania już dosłownie kilka spotkań, dokładnie 6 spotkań, półfinał Pucharu Ligi, finał Pucharu Ligi, 2 półfinały, no i 2 mecze na gali finałowej. Gala finałowa piątek 13 marca, miejmy nadzieję, że piątek pechowy nie będzie, godzina 18:30, no i znamy już pierwsze atrakcje tej gali finałowej, Tomek. Tak, rzeczywiście, kilka zdań komentarza. Początkowo miało być to 22 marca w niedzielę, jednak ten termin się zmienił z uwagi na prośby kierowników drużyn, na prośby sponsorów. Musicie wiedzieć, że gala finałowa to taka impreza, której termin zawsze negocjujemy z czwórką najbardziej zainteresowanych, czyli z drużynami, z kierownikami zespołów, a także ze sponsorami, żeby był to jak najbardziej optymalny termin. Nigdy nie zadowoli się wszystkich, ale myślę, że piątek, mimo tego, że to 13 chyba nie jest przesądny, jest to początek weekendu, a nie koniec jak w niedzielę, więc więcej kibiców przyjdzie, zgromadzi się na hali, a będzie co oglądać, już mam o atrakcjach mówić, tak?
Dwie są już znane, ogłosiliśmy to na naszej stronie, jak zapewne wiecie, jest to wielki comeback najlepszych cheerleaderek w Polsce, mogę to śmiało powiedzieć. Flex Sopot 4 lata temu były u nas, ale w międzyczasie odwiedziły już dwukrotnie Marcina Gortata w NBA, zostały oficjalnymi cheerleaderkami reprezentacji Polski w siatkówce. Na Mistrzostwach Świata w siatkówce właśnie obsługiwały tę imprezę, więc no nie ma chyba lepszej drużyny cheerleaderek w kraju, także jesteśmy zaszczyceni, że ponownie do nas przyjadą. No i z dalekiego Rzeszowa bracia Kłeczek, pokazy na efektownej trampolinie, 10 na 3 metry, 30 metrów kwadratowych, wielka trampolina, na której będą skakać, robić różne ewolucje. Atrakcje jeszcze są dwie, będziemy je zdradzać w międzyczasie na naszej stronie, także zaglądajcie. Myślę, że zaskoczymy w tym roku duetem prowadzących. Po raz pierwszy będzie dwójka naprawdę doskonałych prezenterów. Myślę, że będzie to wielka niespodzianka dla Was. Emil, Wy w następnym sezonie będziecie rozstawieni podczas rundy eliminacyjnej, więc pytanie, gracie czy nie gracie? No oczywiście, że gramy i postaramy się do ekstra ligi wejść, jak się uda. No dobrze, gala finałowa zbliża się wielkimi krokami. Kolejny mecz już za 5 dni, 5. Pojedynek pomiędzy SPX-em a Eurodrobiem. No i Maciek, po raz kolejny to drużyna toruńska będzie tutaj jednak faworytem. No tak, na pewno masz rację. Ta przewaga zespołu z Torunia no, nad innymi ekipami no, jest troszeczkę duża. Dochodzą też do nas sygnały, że w następnym sezonie może dojść do takiej sytuacji, że ta ekipa, która u nas występuje, już nie będzie tak silnie obsadzona, tylko z racji możliwego awansu do ekstraklasy w Utsalu i przyjeżdżać do nas będą zawodnicy no nie stanowiący może o takiej sile, jak w tym momencie ekipa Eurodrobiu tutaj wygląda na naszej hali, także jest szansa dla innych ekip, że ta walka będzie bardziej wyrównana. Może jeszcze dwa słowa komentarza do tej sytuacji. Wiele się mówi o tym, że rzeczywiście Eurodrób zdominował ligę, przez co straciła na atrakcyjności, bo jest jednostronna, Torunianie ze wszystkimi wygrywają. Na pewno ziarno prawdy w tym jest, z tym, że trzeba sobie przypomnieć czasy, gdy z kolei Rafmix był takim hegemonem i też wszystkich ogrywał. Natomiast no, gdyby nie Eurodrób, nie zobaczylibyśmy na parkiecie w świecie takich gwiazd futsalu jak Marcin Mikołajewicz, reprezentant Polski, czy ostatnio Nagu, bramkarz, który był wybrany kiedyś najlepszym bramkarzem ekstraklasy. No i jeden z lepszych futsalowców, myślę, że na tej pozycji w Europie, także Toruń sprowadził gwiazdy, które myślę fajnie się oglądało. Wcale nie było tak do końca, że lali wszystkich, bo dwukrotnie drużyna Zanisławia wygrała, Rafmix z nimi zremisował, także myślę, że na długo nam w pamięci pozostanie występ tych zawodników tak klasowych, którzy rozwinęli futsal w świecie, dzięki czemu między innymi zagościła u nas reprezentacja Polski. Tylko się cieszyć. Natomiast rzeczywiście awans FC Toruń, który prawdopodobnie stanie się faktem do ekstraklasy, spowoduje to, że pewnie tych klasowych zawodników już tutaj nie zobaczymy. Natomiast z tego, co rozmawiałem z kierownictwem Torunia, oczywiście Eurodrób chce grać u nas dalej, być może wystawi drugi zespół, który wcale nie będzie dużo słabszy, na pewno nie taki gwiazdozbiór, ale zespół, który również stać na walkę o pierwszą czwórkę. Natomiast no, w tym sezonie, jeżeli ma być to taki pożegnalny sezon dla Dream Teamu, no tutaj zapowiadają walkę o potrójną koronę. Super Puchar już mają. W finale ligi praktycznie jedną nogą już są. Niedługo będą walczyć o finał Pucharu Ligi, także Toruń walczy o potrójną koronę, tak zapowiada i myślę, że ma spore szanse na to. Przy całym szacunku na pewno dla innej drużyny, no to jeżeli Toruń tutaj nie zdobędzie tej potrójnej korony, to będzie na pewno jakaś sensacja. Nie doszukiwałbym się tutaj też również trochę porównań z Rafmixem, ponieważ jest to drużyna typowo futsalowa, możemy powiedzieć. Ale warto też, no i która trenuje ze sobą codziennie, Rafmix jest to drużyna na trawie, no ale warto też dodać jeszcze tak na sam koniec programu, że coraz więcej drużyn występujących tutaj w Starex Lidze rozpoczęło swoje występy właśnie w tym profesjonalnym futsalu, na razie na poziomie drugiej ligi kujawsko-pomorskiej. Tomku, ty wiesz więcej na ten temat. Tak, ta druga liga na razie raczkuje, występują tam, z tego co się orientuję, trzy zespoły: FC Bydgoszcz, Chełmża Futsal Team, właśnie wspomniana,
i zespół z Torunia, TAF Torun. Na pewno będzie to ewaluować, tutaj więcej pewnie powiedział Jarek Gryckiewicz. Natomiast mamy przedstawicieli pierwszej ligi, również w sile dwóch zespołów, bo to jest Unisław i FC Torun, czyli Eurodrup. Także cieszymy się, że drużyny tak klasowe przyjeżdżają do nas. Ja tylko jeszcze komentarze, tutaj jedna riposta mała. Chodziło mi o to, że Rafmix po prostu tak zdominował ligę, jak teraz Eurodrup. Oczywiście drużyny nie są porównywalne, bo tak jak powiedziałeś, tu są trawiaści zawodnicy, tam są futsalowi. Natomiast chodzi jakby o sposób dominacji w lidze. Myślę, że tutaj bardziej pod tym kątem musimy patrzeć. No dobrze, bo już tutaj Emil czeka na to świętowanie, tam pewnie puchar pełny już szampana. Maciej Giecki, Emil Nowak, Tomek Kerę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia.